Zdrowo z Waszą skością mocy Ewa, Hanitka. Było się takie spotkanie z zastojników, ale teraz no, Norbert opowie trochę ze swojego życia świadectwa, tak? Tego co przeszedł, tego jak żyje z Chrystusem. I wiem, że to jest cenne po prostu pod względem poświęcenia, tak? Bo każdy z nas tutaj wzrasta i ważne, żeby wzrastała też taka dojrzałość, tak? I nie tylko to, że doświadczam w jakiś tam sposób Boga i się tym cieszę i potem po prostu, nie wiem, ja mam takie podejście do tego jak do jakiegoś hobby, czy odstawiam to na półkę, bo było chwilę fajnie, ale czymś innym się zajmuję, tylko to ważne jest w tym, jak tym żyć, tak, jak tym praktycznie żyć, żeby to się nam nie rozmyło, nasza relacja z Bogiem, wiara, jak żyć, żeby to w ogóle gdzieś nie gasło, a się właśnie rozpadało i służyło, tak, służyło ludziom wkoło i tobie, tak, nie żeby patrzeć z tego na zasadzie, niech coś mi usłuży, niech ktoś mi usłuży i tyle, tylko jak teraz tobie usłużono, to o ile nie jesteś niewdzięcznikiem, no to lecimy w ogóle z tym, że możemy dalej w ogóle też od siebie dawać, nie, i chciałem, żeby Norbert właśnie o tym dawaniu siebie powiedział i o to swoim życiu po prostu. Słuchajcie, no co, już tak od początku, czyli z Was pewnie nie było nie znam mojego świadectwa, więc czy zna. Jak w wieku 5-6 lat zostaję zgwałcony przez mamę konkubenta, ogólnie 16 lat więzienia, przez nienawiść tak naprawdę do samego siebie i do ludzi wkoło mnie, wywodzący z założenia, że skoro mnie spotkała krzywda, to i wszystkim dookoła też muszę spotkać krzywda. Na szczęście dzisiaj jest tak nie jest. No i przychodzi gdzieś tam 2005 rok, kolejny raz trafiam do więzienia. Staje na mojej drodze człowiek, który głosił mi Chrystusa, mówi do mnie o Bogu. I ja mówię, znaczy, gdzie ten Bóg, jak mi krzywda spotkała, gdzie on był, tak. No i gdzieś tam dzieją się rzeczy, przychodzi do mnie Biblię, mi otwiera, pokazuje mi, mówi, Norbert, przeczytaj. Oczywiście patrzę grzecznościowo w te litery. Umiem je złożyć, ale nie rozumiem, co czytam. No, analfabeta, 30 lat analfabeta, bo w sumie żadnej książki w życiu nie przeczytałem. I okazuje się, że przychodzi do mnie, mówi, mogę przychodzić, mogę ci czytać, mówić ci, o czym jest napisane. Opowiada mi o tym, czytam i tak. Gdzieś to wszystko wzrasta, w ogóle dalej jakby nie jestem na etapie gdzieś tam szukania Boga, czy w ogóle zainteresowany Bogiem. Okazuje się, że w niedługim czasie tak mi wyciągają kolejne zarzuty, trafiam w ogóle na inny oddział. Tam spotykam kolejnego człowieka, wyrzucam i gdzieś tam wychodzę na spotkanie. Raczej wychodzę, bo dzisiaj zostałem wyrzucony, bo otworzyła się cela. Oddział wyszedł, mówi, spotkanie chrześcijańskie, a mnie jakby złapał z łóżka, po prostu wyrzucił za drzwi. Zachodzę. Tam następny jeden z kolejnych recydywistów, tak? Skacze, klaszcze, śpiewa w ogóle. No nie zachowuję się jak recydywista, mówię, chorzy w ogóle. Jak coś z głowami podziało w ogóle, nikt się tak w więzieniu nie zachowuje. Jest jednym z bliższych przyjaciół moich, jest moim pastorem, przyjacielem. Artur i tak podchodzi do mnie w pewnym momencie i mówi, Jezus Cię kocha. Ja mówię, to już się namówili na mnie, mówię, na jedną część kryminału, drugi na drugie, mówię. No, okazuje się, że oni jako oni się nie znali, nie widzieli w więzieniu, a głosili razem Ewangelię. A już na zewnątrz ich żony prowadziły grupę domową, na której się modlili o więźniów i tak dalej. Jest tym, można powiedzieć, przyczyną ich modlitw. I w miejscu, w którym jestem, to też jakby wynik modlitw w ogóle tego, co zanosili, tak? Przychodziło przed czasu, gdzie w ogóle sięgam za słowo, zaczynam czytać ze zrozumieniem, wszystko są wyniki modlitw, tak? Przyznaję się gdzieś do zarzutów, które są mi tam stawiane. Okazuje się, że w ogóle przyspieszam wszystko. Sprawa, która była odroczona o pół roku, wszystko nabiera innego tempa. Sprawa się pojawia dużo szybciej niż powinna się pojawić. Wspólnik na mnie się wrzeszczy, mówi, co się dzieje, przecież w ogóle nie mówię, przyznałem się, mówię,
prostu skracamy to. Mówi, nie wyjdziemy stamtąd w ogóle. Ja mówię, nie, Marcin, jest ból. Zaczął wrzeszczeć, krzyczeć, uciekł w drugi koniec w ogóle radiowozu. Mówi, ty chory jesteś w ogóle. Ja w ogóle takim spokojem w ogóle. I wchodziłem na tą sprawę, mówię, Boże, mówię, jeśli jesteś, to mówię, ja nie umiem ty wyprowadź, tak. Okazuje się, że w ogóle otwierają się drzwi, mimo że nie mam meldunku, wielokrotna recydywa przez wiele lat, sędzia uchyla mi areszt, gdzie w ogóle nie powinienem przed zamknięciem sprawą wyjść na wolność, wychodzę na tą wolność. Moje nogi gdzieś tam kierowane są z powrotem do tych klimatów, w których byłem, tak? Ale wiem, że coś jest w ogóle, nie mieszczę się w tych kategoriach, w ogóle gdzieś jest impreza, balet, w ogóle ja się tam nie mieszczę w ogóle, siedzę z litrowym kubusiem w ogóle w mieście i w ogóle nie odpowiada już mi to w ogóle, nie bawię się tak, jak się kiedyś bawiłem, tak? W ogóle tu mówię, że jest Jezus, ci się patrzą na mnie, śmieją się w ogóle, nikt mnie nie bierze poważnie, w efekcie w ogóle przypominam sobie o numerze telefonu, no nie, dzwonię pod ten numer, przyjeżdżę, czekamy na ciebie z obiadem. W ogóle no, ktoś czeka. Po latach słyszę, że w ogóle wychodzę z imienia, ktoś na mnie z obiadem czeka. W ogóle to jest absurd dla mnie w ogóle. No, zajeżdżam tam. Okazuje się, że w ogóle mają grupę domową. Modlą się jakimiś dziwnymi językami w ogóle, dla mnie niezrozumiałymi w ogóle. Nawet nie wiedziałem, co to jest wtedy, czy to języki są. Jeden się śmieje, drugi płacze, trzeci coś tam w ogóle. Ludzie mówią, w ogóle mówię, to za cyrk w ogóle, ale okazuje się, że stoję w tym cyrku i jest mi w ogóle, czuję się bezpieczny. W ogóle jest mi bezpiecznie tam z nimi w ogóle. I zaczynam tak żyć przez kolejne następne 9 miesięcy w ogóle. Żyję z ludźmi z kościoła, żyję w ogóle cały czas w ramach kościoła. Wszystko gdzieś we mnie rośnie, jeszcze gdzieś tam w ogóle te są, tak? W efekcie przychodzi moment, gdzie zaczynam być i jestem ochrzany Duchem Świętym. I trzeba wrócić na resztę kary do więzienia. Już mam tam kontakt z Arturem, już piszemy i tak dalej, trafiam na tę resztę kary do więzienia. No i oczywiście w więzieniu też kolejne te, no bo wstaję, bo w ogóle mówię, no wrócę do więzienia, mówię, no tak, mówię, no. Był grypsujący, nie grypsujący, mówię, a teraz co? Ja jeżdżę teraz tam przedstawię w ogóle, też nie zmieszczę się w tych kategoriach, mówię, co wierzący jestem w ogóle, powiem. No i okazuje się, że wchodzę do tego więzienia, tak? No mentalność. W ogóle zmienione mam w głowie w ogóle. Inaczej postrzegam ludzi. Potrafię ze służbą więzienną się przywitać, choć oni nie chcą mi ręki podać. Mówię, coś normalnie, ja składam świadectwo, gdzieś tam żyję. Wypuszczają mnie z więzienia, tak? Już jest tutaj kościół, funkcjonuje, za którym zaczynamy jeździć i tak dalej. Ale oczywiście jakby w swoich deficytach, zaburzeniach, które w ogóle jeszcze w tamtym momencie nie zostały w ogóle nazwane, bo gdzieś tam wzrastałem sobie tylko na podstawie Biblii, bo jedyną książkę, którą miałem, którą zacząłem czytać, to była Biblia. Tak wzrastam, tak? Ale jakby nie czytam, jakby nie dostrzegam tam w ogóle innych rzeczy, z których mogę powychodzić, zaburzeń, zranień i tak dalej, tak? Okazuje się, że wychodzę gdzieś tam poraniony przez życie i tak dalej, w odrzuceniu bardzo dużym do pierwszego kościoła, który mieliśmy w ośrodku, trafiam tam, pojawia się na mojej drodze kobieta, tak, która gdzieś mi tam przytuliła, powiedziała, że kocham i oczywiście mi się rozjechało wszystko. Oczywiście miłość z nieba w ogóle, wszystko wow, tak. Okazuje się, że już z Arturem też jeżdżę na usługi, ponad 2 lata, tak, jestem tam, ale wchodzę w ten związek. To się wszystko w ogóle rujnuje, niszczy, tak, jakby tu niby wszystko z Boga i z nieba. Okazuje się, że w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, bo są zranienia, gdzieś jesteśmy na usłudze, modlimy się o ludzi, przychodzi mi SMS, ja jestem wyautowany, a Artur zamiast usługiwać ludziom, usługuje mi. Więc jakby okazuje się, że z braku deficytu, przytulenia gdzieś w dzieciństwie przez ojca, mamę, tak, włażę w ogóle na jakiś związek w ogóle z kobietą ze świata. W ogóle rodzi się przy tym dziecko, powstają w ogóle rzeczy. Kurczę, wszystko jest krzywe. To już jest po nawróceniu.
Powstaje przy tym firma, jest założona, rzeczy gdzieś tam rosną, dalej w ogóle gdzieś jestem, dalej gdzieś w ogóle funkcjonuję. Już jestem przez Artura odsunięty w ogóle od wyjazdów, gdzie w ogóle jest dla mnie nie do przyjęcia, że ja jestem odsunięty. Mogę stracić żonę, mogę stracić pieniądze, w ogóle wszystko, no ale nie to, że ja nie będę jeździł, tak? Więc w ogóle w tym wszystkim gdzieś w ogóle chodzę porozwijany. I ja tak można powiedzieć około 2-3 lat. Całych tych rozbić, zranień, bo cały czas wierzyłem, że ona się zmieni. Okazuje się, że to wiara była we mnie, nie w niej. Ta kobieta w ogóle nie chciała szukać Boga, nie chciała iść tą drugą, co szedł Bóg. To ja sobie wyobrażałem, że ona się zmieni, że się narodzi, tak? No tak nie nastąpiło, doszło do rozwodu. Po rozwodzie w ogóle gdzieś tam w ogóle się zbierałem. Jest moment, w którym w ogóle wychodzę na ulicę. Po trzech, czterech latach całego tego związku, całego tego wszystkiego wychodzę pierwszy raz na ulicę. I gdzieś jesteśmy? Jesteśmy w ogóle na ulicy, jest głoszona Ewangelia. W ogóle wcześniej potrafiłem wyskoczyć na ulicę, zrobić 600 km, złapać za mikrofon, głosić Ewangelię i w ogóle nie ruszało mnie nic, tak? Teraz okazuje się, że stoję w ogóle, pytają się mnie, czy chcę mikrofon, a ja w ogóle się w ogóle cofnął w ogóle. Boję się tego, tak? Lęk w ogóle przed ludźmi, przed tym wszystkim. Wracam gdzieś z tej ewangelizacji, porozbijany w ogóle. Artur przychodzi do mnie i mówi, jak? Ja mówię, do dupy, mówię, ludzie się boją, w ogóle mikrofonu się boją. Mówię, nie wiem, co się dzieje ze mną. On mówi, jesteś w dobrym miejscu, teraz możemy dopiero zacząć pracować. No i się okazuje, że w ogóle odwracanie, wrócenie do fundamentów, z powrotem zaczynam fundamenty, zaczyna to wszystko we mnie rosnąć, tak. Okazuje się, że dochodzi do rozwodu, jest rozwód, jest to wszystko, tak, ale dalej gdzieś w ogóle jestem w tych zranieniach, dalej nie chcę w ogóle ludzi do siebie dopuszczać, w ogóle o kobiecie to, mimo że szukam kobiety do swojego życia, to z drugiej strony krzyczę, że jej nie chcę w ogóle i tak jest dwa rowy, tak. W efekcie krzyczę do Boga, mówię, nie chcę żadnej baby, ale chyba, że ty ją przyprowadzisz. W efekcie przychodzi żona, w ogóle niepodobna do żony, nie podobała mi się. Miała włosy obcięte na 3 mm, koszulę flanelową męską, mówi do mnie, mam objawienie, że będziesz miał metr. Mówi, a ja nie, w ogóle, to w ogóle nie, to nie Bóg, w ogóle nie robi mi tego Bóg. Okazuje się, że gdzieś tam w ogóle staram się ją w ogóle zbyć, odsunąć od siebie, tak? Okazuje się, że w ogóle mówię do niej, mówię długo. No mówię, ja też mam długo. Mówię, dobrze. Mówię, ja mówię, jak widzisz ten związek, 400 km na ciebie, mówię, jak ty to widzisz. Moi rodzice mieli do siebie 600, nie było internetu, telefonów, ale zszedł miesiąc czasu. W ogóle mówię, nie, po prostu, a że już byłem po jednym rozwodzie i już stworzyłem taką furtkę, że jak już nie założę rozwodu, to po prostu z nikim się nie zwiążę. Będę bezpiecznie sobie żył w kościele, żadna kobieta nie przyjdzie, bo jak myślę, że jest problem, to w ogóle. I się okazuje, że w ogóle no tak nie jest, tak. Mówię do niej, że mówię, nie mam rozwodu, nie chcę mi się zakładać z prawą. Ona mówi, ale ja cię nie zmuszę, jeśli ty sam nie zechcesz, przede mną cała wieczność. I argumenty wszystkie mi wypadły z rąk. Mówię, idę, wyślę ją do Agaty. Wysłałem ją do Agaty. Mówię do Agaty, Agata do mnie, że Agata zrobi porządek. Pastor przyjdzie, zrobi porządek. Nie, ale oczywiście Agata przychodzi do mnie i mówi, czego ty szukasz? Ponad 3 lat jeździ za naszą służbą, jest w kościołach, za własne pieniądze, pracowita, w ogóle jest w kościele. Ja mówię, nie wierzę, ona też przeciwko mnie. Idę do Artura, mówię Arturowi. Arturowi opowiadam, co jej powiedziałem, Artur do mnie mówi, czego szukasz? Mówi, czym chcesz się zmienić? Ona jest po 3 próbach samobójczych. Mówi, czego ty chcesz? W ogóle wszyscy przeciwko mnie, ale dalej gdzieś mam z nią kontakt, tak? Dzwoni do mnie w pewnym momencie, mówi do mnie, słuchaj, miałam sen, staliśmy razem w jednym pokoju, ty mnie przytulałeś, ja mówię, na jasne, stoję po tej stronie do tej słuchawki, w ogóle mówię, jasne, sen miałam, ja przytulam, mówię, jasne, mówię, okej. I ona nagle zaczyna opisywać, staliśmy w takim pokoju, w ogóle w takim kolorze, tu na tej ścianie wisi kwiatek, tu stoją książki, w ogóle, a ja blednę, bo stoję we własnym pokoju, w ogóle, w którym ona nie była, nigdzie zdjęć tego pokoju, wiesz. I okazuje się, że mówię, kurczę, mówię,
Mówię, dobrze, mówię, w ogóle stanęłem się i mówię, w ogóle no nie podobasz mi się, mówię, ale dobrze, zgadzam się. Mówię, nie wiem, co ty mówisz, ale zgadzam się. Wiecie, w przeciągu pół roku w ogóle zmienia się w moim życiu diametralnie, tak? Diametralnie się zmienia w ogóle. Jest moja żona, stoi teraz z kamerą, gdzie w ogóle normalnie to ja stoję. Ale okazuje się, co? Rzeczy zaczynają się zmieniać, zaczynają inne rzeczy wychodzić. Zaczyna zdrowieć moja dusza, zaczyna wychodzić w ogóle ze wszelkich zranień, których nawet moja żona mi nie odpuszcza, bo jak coś mi gdzieś tam przywala, w ogóle gdzieś łapie, wszystko mogę w niektórych się umacniać. Oczywiście łzy przechodzą, wszystko przychodzi, w ogóle trzeba się podnieść, pójść i w ogóle robić z tym porządek. I mimo takich w ogóle rzeczy wszystkich, gdzie jakby te zaburzenia, dlaczego o nich wam mówię? Dlatego, że z tej skrajności błędów i tego wszystkiego, co w ogóle mnie otaczało, Bóg zaczął podnosić w ogóle rzeczy do życia. Kiedy ja zacząłem w ogóle ujawniać wszystkie swoje błędy, słabości, lęki, w ogóle deficyty. Wtedy zacząłem ujawniać, zaczęło przychodzić uzdrowienie. Uzdrowienie do każdej dziedziny życia. Przychodzi po dzień dzisiejszy. Jedna rzecz, która się nie zmieniła przez cały okres mojego nauczania, to, że byłem wierny w ogóle w domu Ojca. I moje poświęcenie cały czas było ukierunkowane. Mogłem, niezależnie w jakim stanie leżałem, pobity przez własne w ogóle decyzje, popodnoszony też przez własne decyzje, ale przez Boga. I wkoło mnie stali też ludzie, tak? Okazuje się, że ja cały czas jestem w kościele. Cały czas służę, cały czas robię. W ogóle moje życie jest położone w tym królestwie. Niezależnie. Kiedyś usłyszałem od brata, mówi, ty jakbyś się nie wrócił, to i tak do domu wrócisz. W ogóle utożsamienie się w ogóle, bycie częścią w ogóle domostwa, domownikiem, tak? To jest tak, że ja dzisiaj, kiedy stoję nawet przy moich pastorach, tak? To są ludzie, którzy po prostu ja ślepo ufam i wierzę. Niezależnie, czy on by się powiedział to, czego ja nie zrozumiem. Ja mówię na to amen. Pieniądze potwierdzą, że portfel się ostatni nawraca, ja stwierdzam, że portfel się nie pierwszy ma. Ja wierzę już po wyjściu z więzienia pracę, którą dostałem pierwszą, żeby zarobić parę groszy. I człowiek, który chciał mi zapłacić za pracę, tak, ja te pieniądze w ogóle powiedziałem, zostało zapłacone. I nie wziąłem od niego tych pieniędzy. Tak, pieniądze gdzieś dwa lata u jednej sióstr leżały w ogóle w szufladzie. Po czym się mnie zapyta, czy może mężowi wysłać, bo potrzebne były znaczki w więzieniu. Moje pieniądze po prostu nie zapłacili Bóg. Ja wziąłem wtedy uwolnienie od pieniędzy, od wszystkiego. Kocham krzyż. Jestem pierwszy do tego, żeby się ukrzyżować nawet fizycznie za drugiego człowieka. To wszystko jest po prostu jakby decyzją. Ja kiedy wchodziłem przez decyzję, to wchodziłem po prostu nie radzę sobie z sytuacjami. Sytuacje moje, w ogóle wszystkie porażki były ujawnione. Pastorzy moi o wszystkim słyszeli. Na tyle lat trzy razy nie dotarłem do kościoła. Dwa razy z premedytacją, raz teraz w jedną z ostatnich niedziel, bo stwierdziłem, że jadę z żoną na randkę. Wziąłem dyspensę, że nie będę stał za kamerą. Ale zanim poszedłem do pastorów i powiedziałem, że potrzebuję po prostu wyjechać wcześniej na święta, tak, żeby pobyć z żoną. To w mojej głowie był wielki w ogóle krzyk, jak mnie nie będzie w kościele i jak ja w ogóle nie będę stał za kamerą. Był wielki krzyk w ogóle, jak? Nie przyjedziesz do kościoła, tak? Wspólnik zebrania, później do kościoła nie przyjedziesz, tak? Jak było nabożeństwo, to ja byłem na szczycie głębokówki. A w ogóle też nic nie straciłem. Dwa razy nie dotarłem do kościoła ze względu na to, że raz, kiedy wylądowałem w łóżku z kobietą bez ślubu i wiedziałem, że jak stanę przy moich pastorach, to się po prostu rozsypię. Nie umiałem kłamać.
w ogóle stawiałem koło Artura, koło Handi, w ogóle wiedziałem, że w ogóle umrę tam, jak tylko znane te dzieła apostolskich, ta dwójka, co tam przyszła, to ich wynieśli później za nogi, tak? To wiedziałem, że jak stanę, to w ogóle nie dobrze. Drugi raz, kiedy jechali głosić Ewangelię na Pradze, na której się wychowałem, wychodziłem z założenia, że z Pragi nic dobrego nie wychodzi. Zapomniałem, że ja wyszłam. I długi czas. Brat do mnie dzwonił, słuchaj, wyjeżdżam, zaraz jestem po ciebie. Ja przykładałem przepustkę w pracy, mówię, audyt mam, nie jadę. Więc po prostu były trzy przypadki. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, że ja nie funkcjonowałbym poza Kościołem. Kościół to moja rodzina. Kościół to moje życie. Wszystko zawarte jest w Chrystusie. Dla Niego żyje miłość, której doświadczyłem tam w więzieniu. Pierwszy raz. Tak zostało mi do dzisiaj. Ze 4-5 lat temu prawa strona serca mojego, która była w ogóle obumarła, przestała funkcjonować. Okazało się, że lekarz, który mi zrobił EKG, bo pastor mnie wysłał, mówi, zrób badania, żebyśmy wiedzieli w ogóle co i jak, o co się modlić. Poszłem, bo ja nie chodziłem do lekarza. Okazuje się, idę do tego lekarza, robimy EKG, patrzy na mnie jak na żywego trupa. Mówi, nie jeździsz tam, bo ja mówię, no jeżdżę do szpitala. Ja mówię, nie mogę, mam 5 dni audytu, mówię, jaki szpital, ja mówię, w ogóle jakże, ja nie będę jeździł samochodem. Był poniedziałek. Do środy chodzę, wołam w ogóle do Boga, mówię, co jest, mówię, tyle lat, wyprowadziliśmy z więzienia w ogóle, uwolniony z tylu rzeczy, mówię, to teraz serce, mówię, to mam umrzeć w ogóle. I mam pogadaną sytuację, w której w ogóle w dzieciństwie mam zapaść, robią mi zastrzyk i lekarz do mnie mówi, będziesz miał w przyszłości problemy z sercem. I przez lata chodzę w swojej głowie w ogóle do pionu, mówię, przebiegnę się kawałek za dyszkę, łapię, boli gdzieś w klatce, w ogóle, no, będziesz miał grubę. Okazuje się, w środę zajeżdżam na modlitwę, znam Arturowi olej w rękę, mówię, wylewajcie na mnie olej, mówię, nie idę do żadnego szpitala, nie biorę leków, mówię, powiedziane jest, że pójść do starszych, starsi nałożą ręce, gdy serce zostanie uzdrowione. W piątek pojechałem na EKG, lekarz otworzył po 20-paroletnim stażu w ogóle swojego życia, doświadczenia, rozłożył ręce i mówi, to jest niemożliwe. Zapis był prawidłowy, serca do dziś jest prawidłowy. Jeszcze mówię wtedy do tego lekarza, mogę to dostać. On do mnie mówi, przecież ty nawet nie umiesz tego odczytać. Ja mówię, są ci to odczytają. Ale jak to, po co ci to? No i w środę żeśmy się modlili, Jezus uzdrowił moje serce. Padłem mu ręce, mówię, nie w ogóle, nie rozumiem w ogóle. Jezus w ogóle machnął ręką, tak? Dlaczego o tym też mówię? To miało w ogóle podwójne dno, tak? Bo wychodziłem z założenia, że jeżeli człowiek będzie w grzechu i nie mówię tego, żeby w ogóle dać sobie przyzwolenie na grzech jako świadectwo, tak? W tym samym też momencie sypiałem nieregularnie w ogóle z kobietą, bez ślubu. W tym samym też momencie Bóg uzdrowił moje serce. Będąc w grzechu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że po prostu czuję się bezpiecznie. Czuję się kochany i zaakceptowany przez Boga. Mógłbym też o wielu rzeczach powiedzieć, które się wydarzyły z uzdrowień, z uwolnień od demonów i tak dalej. Wiecie, o tym się mówi dookoła. Mówię celowo o błędach, grzechach, upadkach. Dlaczego? Bo w wielu tematach w ogóle się nie ujawniamy z rzeczami. I wiem, bo ja tak funkcjonowałem. Wiele rzeczy się ukrywa. Żale, zniechęcenia. Już choćby to, że mamy żal do kogokolwiek obok mnie stojącego człowieka. Będę miał żal. Odbije się to w przeciągu bardzo krótkim. W ogóle podniesie się sprzeciw przeciwko temu człowiekowi, bunt przeciwko temu człowiekowi, nie pójdziemy z nim dalej razem. Moje życie dzisiaj tak wygląda. Jestem w kościele,
Nigdzie się z niego nie wybieram. I jestem w ogóle przeuroczysty. Jestem czytelny dla wszystkich. Kiedy by stwierdzili, może to nie budujące, co za świadectwo. Chrześcijanie, tyle rzeczy. Tak, tyle rzeczy. Znaczy, bo większość błędów, które w ogóle swoje podjęłem, to były kwestie w ogóle decyzji z deficytów, z braków, z tego, czego nie leczyłem po nawróceniu. Po prostu oparłem się tylko na Biblii i uważałem, że w ogóle zjadłem wszystkie rozumy, bo przeczytałem Nowy Testament i uważałem, że już wszystko wiem. No nie to opowiedzieć. Wszystko wiem i od razu mnie położył. Położył mnie zwykłe, podstawowe relacje. Deficyty, słabości. Wyście mi dzisiaj sobie śmiało poczytam. Kocham moich pastorów. Dlatego się też o tym nie boję mówić. Oni już by mnie dawno wyrzucili z tego kościoła. Tylko dlatego, że gdyby się trzymali Biblii, to tam jest napisany taki fragment. Idź go napomnij. Weź brata i go napomnij z bratem. Ostatecznie nie siadajcie z takim. To nie niedawno temu wyrzucić z kościoła. Po tych numerach, które byłem. Nigdy tego nie zrobili. Zobaczyłem prawdziwą miłość Chrystusa w nich, w ich życiu. Do mojego życia wyswobodzonego. Tą samą miłość dzisiaj niosę. Nie mam innej. Mam Chrystusa, który mnie zaakceptował. I to w stanie w ogóle grzechu, upadku i wszystkiego innego. Rozkochałem się w krzyżu. Ja sobie nie wyobrażam inaczej żyć. Jeśli nie wiem, co się dzisiaj miało otworzyć czy uchylić, to jest moment, w którym w ogóle Jezus odwraca się i mówi, czy wy też chcecie odejść. Panie, dokąd pójdę? Ja nie mam dokąd iść. Mam rodzinę. Patrz, macie jakieś pytania. Bo rozumiem, że jak są pewne rzeczy, które wam składam, możecie chcieć też podnieść. Możecie pytać, bo jestem tak naprawdę dla was i wiem z wieloma rzeczami, z wieloma ja się użerałem w ogóle w swojej głowie. Wiem, w jakim miejscu dzisiaj jestem, w jakim miejscu mamy nauczanie i dzisiaj w ogóle jestem gdzie indziej. Jestem jak otwarte karty. Bo niosę Chrystusa. Chrystus był prawdą. Ja nie umiem dzisiaj inaczej. Ja nie umiem. Mógłbym tu wam przyjść i opowiedzieć. Przebijało mi się przez całe 300 km, jak jechałem tutaj. Mogę w ogóle wybrać w ogóle te dobre rzeczy. Uzdrowienia, w ogóle uwolnieni ludzie w ogóle. Komu Ewangelię głosiłem. Kurczę, ale to nie to. Nie cały obraz. Nie cały, właśnie. Prawda. Wiem, że w ogóle prawda uwalnia, prawda w ogóle otwiera. Kiedy jestem czytelny w ogóle dla ludzi, Jezus był czytelny dla ludzi. Jezus był czytelny dla ludzi. Dlatego ludzie się też czuli bezpieczni. Dobrego Ojca. Mogę zapytać? Śmiało. Jarek mam na imię. Mówiłeś, że mieszkałeś na Pradze. Ja znam Warszawę, bo 15 lat tam mieszkałem. No i wiem, że tam na Pradze szczególnie w nocy jest dosyć wesoło. Na nim było tak. I są ulice takie, że dwóch policjantów boi się przechodzić w nocy. Przynajmniej tak było. Na pewno tak myślę sobie, mnie, że jesteś uzależniony od jakichś nałogów i jak sobie z tym poradziłeś i jak wyszedłeś, jeżeli w ogóle jesteś. Znaczy, byłem uzależniony od wszystkiego.
bardziej chyba od nienawiści. I żeby ją zagłuszyć, w ogóle zagłuszyć w ogóle wszystkie zranienia, to już sam koniec przed nawróceniem, to już tak naprawdę mieszałem wódkę z alkoholem. Jak wyszłam? Przez decyzję. Przez akt decyzji, przez modlitwę w ogóle. W ogóle bliską relację z Chrystusem. W komorze. To tam mnie wszystko puściło. To nie tak, że Jezus mnie zabrał coś tam. To w ogóle nie zabiera rzeczy. Nie zabierze papierosów, nie zabierze alkoholu. Bo gdzieś nie odwrócisz, to stoi w sklepach i tak dalej. Przed tym nie uciekniemy, tak? Kwestia jest tylko, że ja nie chciałem. Ja nie chciałem tych rzeczy, bo skoro przyszła ta miłość, to ja chciałem się oprzeć na tej miłości, żeby w ogóle tym uzależnieniem stała się ta miłość. I ja mu powiedziałem choćby tak jak z papierosami, tak? Ja stanęłem przed nim w ogóle dziecko, mówię, Boże, mówię, nie chcę palić. Ale niech to tak na mnie przyjdzie, żebym ja tego nie zamienił na jedzenie, ale tak, że jakbym w ogóle w życiu papierosów nie palił. I przyszedł moment pod celą, papierosy to był deficytowy, tam był tak, przyjeżdżałem na widzenie, kupiłem mi papierosy. Co najlepsze, że ja już w tym okresie poszczę nawet i w czasie postu nie palę papierosa, kończę post i zaczynam palić. Tak funkcjonowało, tak było przed nawróceniem. I okazuje się, że w ogóle staję w tym wszystkim i przychodzą te papierosy, ja odpalam papierosa, a on jest jakiś taki w ogóle mydły, słodki, w ogóle nie smakuje. W ogóle jeden, drugi, trzeci, w ogóle przypalam jednego po drugim, mówię, coś jest w ogóle nie tak. Patrzę na te papierosy i słyszę wyrzuć. Mówię, no wyrzuć, w więzieniu wyrzucić papierosy. Wiesz, to był ten akt pierwszy w ogóle, który musiałem podjąć. Dostałem jakąś informację, wyrzuć. Ciężko się w więzieniu wyrzuca papierosy, więc nie byłem aż tak silny, żeby wyrzucić te papierosy do kosza. Choć dzisiaj pewnie bym to zrobił, bo bym to wykorzystał, żeby ogłosić Ewangelię drugiemu człowiekowi. W tamtym momencie wziąłem te papierosy i oddałem człowiekowi, który siedział w fałszkodale. I przyszedł po miesiącu moment taki, że jakaś tam sytuacja się naraziła, że chciałem złapać te papierosa i tak dalej. Złapałem za tego papierosa i jak położyłem się na łóżku, to leżałem jak trusia, bo myślałem, że umrę. Ale efekt po prostu, wiem, że to jest efekt modlitwy i bliskiej relacji z Bogiem. I decyzja. I On jest na każdej decyzji naszej. No powiedzmy, że na każdej decyzji naszej. Nie wszystkie nasze decyzje są jego decyzjami. Ale w tym akurat przykładzie, jeśli chodzi o nałogi, nie ma. Bliskiej relacji z Chrystusem, bliskiej relacji tej miłości. Nie wiem, czy byłeś kiedyś zakochany. Taką miałeś pierwszą miłość. Kurczę, w tym momencie Cię nie interesuje jedzenie, spanie. A to są nałogi. Jedzenie i spanie to jest nałóg. Ale w tym momencie w ogóle siedzisz i myślisz w ogóle o tej osobie. I tak jest. Powiedziałeś o papierosach. Papierosy to jakby mniejsze zło, jak chodzi o nałogi. Chodziło mi konkretnie o alkohol, bo ja jestem alkoholikiem. A dlaczego jesteś alkoholikiem? Dlaczego jestem? No. Doświadczyłem tego na własnej dupie. Ile jesteś narodzony na nowo? Przychodzę tutaj 3 miesiące. Oddajesz życie Jezusowi? Próbuję. Ze 16 lat byłem w AA. Jestem ukształtowany, tak. Należę do AA. Przez 16 lat. A tutaj się próbuję odnaleźć. No to muszę Cię zastąpić. No nie odnaleźć. Możliwe. Ale mogę, mam dla Ciebie receptę. Jeśli tylko zechcesz. Chcesz oddać życie Jezusowi? My rozmawiamy w czasie przyszłym. Mówię tu i teraz. Czy chcesz mu oddać swoje życie? Już mówiłem to kiedyś, że tak. I że chcesz, tak? A co stanęło na przeszkodzie, że
nie poszłeś dalej. Poszłem dalej, bo dzisiaj tu jestem. Dobrze. To na co go pijesz? No nie piję 12 lat. Nie pijesz? Nie pijesz? 11 lat i dzisiaj minęło 5 miesięcy. I kim jesteś? Alkoholikiem. Nie brata, kłamiesz. To jest nauka, którą ci budowało AA. Może tak, tylko że doświadczyłem, powiem ci, ja bym w skrócie mógł powiedzieć, że bardzo chciałem nie pić. Mhm. Bardzo chciałem nie pić. I wiedziałem, że już na 100% się w życiu nie napiję. Zapijałem 3 razy po kilkunastu miesiącach. No dzisiaj nie mam wątpliwości, że nie dostanę do ostatnich dniach swojego życia. Może kiedyś się zmienię i może inaczej będę myślał. Dzisiaj myślę tak. Po 16 miesiącach niepicia kupiłem 2 piwa i piłem 2,5 roku, a moje picie wyglądało piątek, sobota, niedziela ostro, poniedziałek, wtorek, środa ze zniżką, czwartek nie piłem i piątek od nowa. 2,5 roku. Kto jest twoim panem? Jezus, Pan Bóg. Jezus jest twoim panem. Oddajesz mu życie. To jest zrodzony został w tobie. Jezus Chrystus, któremu oddałeś życie, jest zrodzony w tobie. Jeśli ustami swoimi wyznasz i sercem uwierzysz, zbawiony będziesz. Jest prosta Ewangelia. Ja rozumiem, tylko chciałem zapytać się ciebie, jak ty myślisz, czy... Ja nie myślę. Ja ci zadaję proste pytanie. To może jak czujesz? W ogóle nie czuję. Nie czuję. Nie. A jakbyś mógł mi doradzić? Daję ci Chrystusa. Czy... Mówisz mi, że... Jeżeli tutaj... Nie. Jeżeli tu przychodzę... Mówisz... To ci nie pomoże. A to przeszkadza... Coś ci powiem jako świadectwo. Nasze dziecko miała 17 lat, kiedy się do nas sprowadziła. Jeździła co niedzielę do kościoła. Wszyscy byli zachwyceni, wow, jak ona jeździ do kościoła. Nie oddarzy się Jezusowi. Ale jeździła do kościoła. W pewnym momencie wróciłem do domu i mówię, czy jeżeli uważasz, że jeździsz do kościoła, to my się bardziej kochamy? Mówię, bo jeżeli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Kochamy cię za to, że jesteś. I nie musisz jeździć do kościoła. I nie jeździ dzisiaj do kościoła. Z ludźmi z kościoła w ogóle także. Potrafi się przywitać, przytulić w ogóle. Znacie, cieszy się jak pastorów widzi, nie? Ale nie odarzy cię. Mi chodzi po prostu o to, czy jeżeli... Nie ma ci jeżeli. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, tak? To masz świadomość Chrystusa w sobie. Ale przeszkadza to, żeby dochodził do A? Dam się. Przeszkadza to? Oczywiście. Nie. Ale w czym? Dlatego, że będziesz mieszał. Że tak. Uważasz matka za swojego pastora? Tak. Tak? To nie pójdziesz więcej na A. A co mam zrobić, jak ja tych ludzi kocham? Chyba przez 16 lat. Kochasz ich? To nie będziesz do nich chodził. Jezus w miłości do człowieka daje mu wolną wolę i wolny wybór. Byłem na AA. I kiedy usiadłem tam na AA, po nawróceniu, i tam jest taka forma wypowiedzi, że ja, Norbert, wiesz jak to wygląda. A ja usiadłem, powiedziałem, ja Norbert Marczyński, był alkoholik i narkoman. I zrobiłem dym przy całym stole. Nie możesz, całe życie będziesz. Ja mówię, nie, to może ty będziesz, nie ja. Ja nie piję już od tylu miesięcy, więc nie jestem alkoholikiem. Ja już nie piję długo. Dzisiaj potrafię z żoną usiąść, napić się lampkę wina. No ale miesięcy powiedziałeś, to znaczy, że nie. Ale dałem ci przykład w tamtym momencie, a to jest parę lat wstecz. Ty po prostu jeździsz tam i utożsamiasz się z tymi ludźmi.
utożsamiasz się z tym, że jest alkoholikiem. Płomień tych świeczek, które się tam palą, to jest dla mnie nowe moje odradzające się życie. Dobrze. Jak byłeś, to wiesz, o czym mówię. Gdzieś źródło, które po prostu wydaje i gorzką, i słodką wodę. W moim życiu to, co kiedyś było gorzkie, jest słodkie, a to było słodkie, jest gorzkie. Tak, tylko że masz pomieszane głowy. Kocham cię, przyjacielu, ale biorąc naukę, którą ci wkłada Bartek i biorąc kłamstwa, które słyszysz na AA u ludzi, których kochasz, a czym innym jest kochanie człowieka, a czym innym przyjmowanie głupoty, którą on głosi. I mówienie na tą głupotę amen. Robi ci bałagan w głowie, dlatego cały czas jesteś utożsamiony z tym, że jesteś alkoholikiem. No przez 16 lat ukształtowałem się tak, jak słyszysz. Zmień myślenie. Od ciebie zależy, czy się zmienisz. Od ciebie tak. Zależy, tak? Twoja decyzja. Mówię tak temu synowi. No to było dla mnie ważne, bo jak przychodzę... Umiesz teraz powiedzieć o sobie, jestem były alkoholik? W tej chwili jeszcze nie. Ile już nie pijesz? 11 lat. Piąty miesiąc się dzisiaj zaczął. 29 sierpnia 2007 roku. Ostatni raz piłem. I teraz ci coś powiem. W twoim życiu panem jest AA. Obliczanie każdego dnia, kiedy nie pijesz. A nie Jezus. Dlatego, że Jezus nie liczy ci dni, w których nie pijesz. Rozumiesz? No to w ogóle nie rozpamiętuję. Ale dzisiaj jak słyszałem, jakbym się napił na przykład lampce wina, to bym popłynął. Ale jestem pewny na to na 99%, no bo byś chciał popłynąć. 3 razy już to doświadczyłem. Ale bo byś chciał popłynąć. Alkohol, bo jak poznasz Jezusa, to nie będziesz chciał. Ale czy mi się to podoba, czy nie, alkohol zmienia świadomość? Bo ja go piłem przez 15 lat, to ja wybitnie wiem, jak on działa. Pokażę ci, jak on działa. Pokażę ci Chrystusa. Chcesz? Jak masz taką wewnętrzną potrzebę? Nie. Czy chcesz? Czy ty chcesz? Coś wspominałeś o postach. Jak robiłeś te posty, miałeś jakieś przełomy? Posty. Tak, w sumie przerobiłem chyba wszystkie posty, które były w Biblii. Ale z tego względu, że miałem na to czas. I po prostu tam w więzieniu tak naprawdę mogłem sobie na to pozwolić. No dzisiaj właśnie też mam na to czas, tak? Choć mniej już poszczę, bo już nie mam takiej potrzeby. Ale kwestia jest tego, czym jest post. Przełom, jaki wziąłem przez posty, to wziąłem do swojej osoby. Do swojego ja, do swojego ego. Naprawdę moje ego, moje ja zostało złamane do stopnia takiego, że po prostu w centrum znalazł się Chrystus, Kościół i nic innego. Po prostu umierały rzeczy, które były mniej ważne. Tak jakby jeden z ostatnich postów, który przeżyłem bardzo boleśnie, to był post, który na ośrodku jeszcze jak mieliśmy kościół, stali kiedyś bracia chwilę po tym, jak się nawrócili. Upali mi papierosa, tak. Ja mówię, stoją mi panu, człowieku, w ogóle, taki oburzony we mnie. I okazuje się, że dochodzę do wieczoru i mówię, Boże, chciałbym pościć, mówię, ale w ogóle... Z czego mam prosić? Bo tak, telewizji już nie było problemu, w ogóle z jedzeniem nie było problemu, mogłem kilka dni nie jeść w ogóle luz, tak? I słyszę cukier. Ja mówię, cukier. Mówię, dobrze. Jak tylko powiedziałem dobrze, już mnie bolało. Już mnie bolało, dlaczego? Dlatego, że potrafiłem pół zdrową kubku tej wielkości, wsypać sobie kawę 3 w jednym, brać tyle wody, życzyć więcej. W przykład 7 łyżek cukru, wlać resztę mleka i to był napój, który piłem 5-6 razy dziennie. Okazało się, że wcale nie byłem lepszy, tych braci zostali i palili papierosa. Bo cukier mam rządził. I był to taki stan, że ja przez te 7 dni, jak brałem wolność od cukru,
to był taki stan, że jak widziałem cukierniczkę, mogłem zjeść ciastek, cukierków, ale jak widziałem cukierniczkę, to bym tam zerwał. Dosłownie. Ale tak bym uzależniony od cukru. Dzisiaj już tak nie jest. Mogę wypić z cukrem, mogę wypić bez cukru. Ale to był jeden chyba z posłów, który najbardziej odczułem. Ale to było post, to tak naprawdę twoje ego zostanie w ogóle... To, z czym sobie nie radzisz, zostanie... Na pewno tym nie wymówisz nic u Boga, nie załatwisz sobie, bo pewnie naprawdę dziesiątki rzeczy sobie Boga załatwisz. Jakby to była... To był przelicznik. Możecie śmiało pytać nawet o te prywatne rzeczy. Jestem dla was i ogólnie nie mam nic do ukrycia. Rzeczy z życia, rzeczy trudne, które przechodził, rzeczy z którym się zmagał, rzeczy widzisz, nawet może masz podobne, nie musisz mówić, że masz takie podobne, bo te pytają to śmiało, tak? Właśnie coś wspominałeś, że miałeś ból w klatce piersiowej. Właśnie akurat dzisiaj miałam taki lekki ból i właśnie chyba to przyjąłem sobie jakąś taką prawdę, że moja mama mówiła, że też miałam taki ból w klatce piersiowej, że to jest przez stres w dzieciństwie i że to jest pokoleniowe i coś takiego. Jeśli zechcesz, pomówimy się później o to. Dlatego, że ja identyczną myśl pielęgną miałem przez 30 lat w swojej głowie. Po tym, co powiedziałem. To jest utożsamianie się z tym. Ja mam pytanie, Norbert, bo ty znasz Artura od momentu swojego jakby nowonarodzenia, prawda? Tak. Powiedz mi, jak to wyglądało u ciebie, chodzi mi o oddanie takiego stuprocentowego autorytetu Arturowi nad swoim życiem, w sensie jako pastora, jako człowieka, który jakby nie było, no, też wejdzie ci do życia butami, ale będzie jednocześnie, wiadomo, twoim bratem, przyjacielem. Jak ty się do tego odnosisz? Od razu byłeś w stanie oddać mu autorytet do swojego życia? Czy to był też proces u ciebie? Znaczy, proces to nie był, wiesz, to nie nazwałbym tego procesem. Miłość, którą on reprezentował. Mhm. Po prostu ja w nim widziałem Chrystusa. Zresztą tak jak z wami staliśmy, was będę rozmawiał, ja widzę zawsze w człowieku Chrystusa. Ale rozchodzi się o to, że po prostu ja w tym człowieku, ja nigdy nie zobaczyłem próby manipulacji moim życiem, próby kontroli mojego życia. On nawet jak wiedział, że ja podejmowałem błędną decyzję, bo ja zawsze mu mówiłem, co chcę zrobić, tak? To nigdy mi nie powiedział, nie rób tego. On zawsze mówił, co mówi słowo. I zawsze miał rację. Zostawiał cię w wolności. Zawsze miał rację. Zawsze miał rację. Rację ma do dnia dzisiejszego. I tylko ten pryzmat miłości chyba sprawił to, że jestem po prostu tak mówiony. Stąd też moje po prostu bezgraniczne zaufanie tym ludziom, poczucie się bezpieczne. To jest rzadka rzecz, że możesz komuś zaufać. To nie jest jakby takie częste. Tak się wydaje, że łatwo jest jakieś rzeczy ufać, ale to nie, wcale nie jest tak łatwo o to, żeby komuś realnie zaufać głęboko, tak? Ludzie chodzą i próbują ufać różnym rzeczom, które są niesprawdzone i przychodzi to często łatwo, ale takie głębokie zaufanie, ono nie jest łatwą rzeczą, nie jest częstą rzeczą. Zdroga rzecz, tak? Drogocenne rzeczy nie są takie... są rzeczy pospolite i niepospolite, tak? Tego trzeba poszukać, tak? I wiele osób w ogóle nie funkcjonuje w ogóle w taki sposób. W ogóle nie funkcjonuje w ogóle w przestrzeni głębokiego zaufania. Tylko powierzchownego zaufania wyćwiczonego albo jakichś schematów religijnych w kościołach. Dlatego to, o tym już mówię, to jest dlatego tak ważne, nie? Jest. Od początku, jeśli chodzi o Artura i o mnie... To Artura i Agatę jakby nie było, prawda? Jako swoich pastorów. Tak. Tu nigdy nie powstało, wiesz, jakaś... Nawet do tego stopnia ci powiem, że próbowałem w ogóle zasłużyć na ich miłość.
Julia o tym wiedzie. To był moment, w którym w ogóle... chciałem coś u nich w domu zrobić. Moja chyba szafa była do zmontowania. Oni wzięli kogoś innego, ja byłem sfrustrowany. Ale przyszedł też moment, w którym bardzo długo zdawałem prawo jazdy. Przeszło 3 lata, zdawałem prawo jazdy. I zdawałem te prawo jazdy też przed własną głupotą, bo nie chciałem usiąść do książki. Wychodziłem z założenia, że nie mają mi co zapić. Mogę zawsze startem go odbiorę, więc po prostu wtedy też Artur do mnie zadzwonił i zabierzesz nas na lotnisko. I ja mówię, kurczę, mówię, ja wiem o tym, że nie mam prawa jazdy, ja chcę, żebym go zabrał na lotnisko. Że to mnie w ogóle jakoś mnie tak postawiło, wiesz, nie mogłem rzeczy u mnie zrobić w domu, nagle w ogóle jest coś takiego, wiesz. I okazuje się, że w momencie, kiedy ich odwiozłem, stanąłem na tym lotnisku i zrozumiałem, w ogóle doszła do mnie w ogóle wiedza taka, że w ogóle to słowo, że kochają cię za to, że jesteś, a nie za to, co robisz. Wiesz? Ale w mojej głowie musiało w ogóle przeminąć zasługiwanie. Że ja jestem w stanie coś zrobić, żeby mnie ktoś bardziej kochał. To jest też efekt w ogóle deficytów tak naprawdę, braku miłości. Wiesz? Ja nie doświadczałem miłości w ogóle od dzieciństwa. Ja nie znałem, co to jest przytulenie przez mamę. Przez tatę. Taty mojego nie było, wiesz. Tatę swojego znam po prostu z takiej formy po prostu, że kiedy stała się zła sytuacja, zostałem zgwałcony, tak? Tata stał w drzwiach, to ja uważam, że coś zrobi, jak to taki latek, gdzie on wzruszył ramionami, to było wszystko. Zawodowy kierowca rajdowy, tak, trzy warsztaty, jest, ale jak przyszedł problem, to on też. Ja taki symptom w ogóle, ojca, dzisiaj się uczę ojcostwa tak naprawdę, bo mam syna i okazało się, że mój syn jest mały. Dopóki był malutki w ogóle, no tam do trzeciego roku, to wiesz, na ręce i tak dalej, fajnie, tak. Jak zaczął więcej w ogóle coś mówić, tak, zaczął więcej zadawać pytań, to się okazało, że ja go zacząłem mniej brać, bo nie umiałem z nim rozmawiać. I się okazało, wiesz, no, przychodzi moment, gdzie jestem w kościele, ja składałem to świadectwo, tak, że mój syn do mnie macha, ja odwracam głowę, mam nienawiść taką, że chcę go wyrzucić z kościoła, a innym dzieciom odmachuję, tak. I okazuje się, że w ogóle przekonanie jest takie, że jest niewybaczenie, bo to był błąd jakiś, tak, i co spojrzy na syna, to sobie przypomina w ogóle, no to okazuje się, że to nie to. Okazuje się, że w ogóle brak ojcostwa. W ogóle patrzę i w ogóle ja nie mówię się jak ojciec zachować. Tak? Dzisiaj okazuje uczy się w ogóle ojcostwa. Dlatego mówię, nie ma dla mnie jakichś tematów tak naprawdę tabu. Ja zawsze Arturowi nawet powtarzałem, mówię, jak robili jakieś szkolenia, ja mówię, to ty mnie wpuść, a powiem, czego nie robić. Prowadziłem firmę i okazało się, że przez 3 lata walczyłem z VAT-em. System chciałem zmienić. Mm-hmm. To Basia, która jest mamą matura, która jest księgową od tylu lat, tłumaczyła mi Norbert, VAT jest tu. Ja mówię, dobrze, ale w ogóle należy mi się, rozumiesz? Mm-hmm. Po 3 latach czytam umowę w ogóle, jak zasłona z umysłu spadła, czytam umowę i tyle plus VAT. Ja mówię, kurczę, VAT nie jest mój. Jak poszedłem do Basi i powiedziałem mi, że VAT nie jest mój, to mówię, no postrzegam. W ogóle wiesz, stałem w dziesiątkach zaburzeń, dlatego po prostu wiesz, nie jest mi to obce i... Czyli miłość, jaką oni dali tobie. Tak. I nie bał się. Tak, jeżeli masz potrzebę, otwieraj się na swojego pastora, to jest w ogóle... To jest dar. Dar, który kurczę, jak z niego nie skorzystasz. Ale w drugą stronę on ciebie też potrzebuje zawsze. Dlatego, mimo że stoję za kamerą, ale można powiedzieć, jestem wszędzie pierwszy. Tak.
Ja zapytałem, bo to jest też temat, który ja przerabiam, odkąd tutaj jestem cały czas, prawda, w Poznaniu. Także dzięki za odpowiedź. Na innych ludzi też ci nie sprawia problemów jakichś takich, bo też bardziej się otwierasz, czy gdzieś tam masz w środku, że jakieś ci te problemy sprawia jakieś na otwieranie się na innych ludzi, czy... Nie. Niezależnie w jakiej grupie ludzi usiądę, to powiem o wszystkim, tak jak tu z wami rozmawiam, tak wiesz... To wszystko było połamane zaraz po nawróceniu. Najtrudniej mi było powiedzieć o tym, że byłem zgwałcony, bo uważałem, że mnie już mi nikt ręki nie poda, każdy mnie w ogóle odstawi gdzieś w odstawkę i tak dalej. I zaczynałem, można powiedzieć, w kościołach składać to świadectwo, na ulicach, do miejsca takiego, że jak żeśmy pojechali do Sztumu, to przepraszałem więźniów. Mówię, wybaczcie mnie, bo siedziałem z wami tyle czasu przy stole, a wiedziałem, jak traktujecie tych, którzy byli zgwałceni albo wykorzystani. Tak? Się okazało, że w ogóle spodziewałem się, że nikt z sali nie podejdzie, okazało się, że w ogóle większość podeszła, w ogóle. Ja po prostu, czy człowiek jak jest w ogóle wyswobodzony z jakichkolwiek, wiesz, ujawniony, zresztą to jest w Kolosan, ja to w Kolosan przeczytałem, że list wad został wymazany, inny, tak? A on ujawniwszy to, wystawiwszy to na pokaz, podniósł w tym triumfie. Ja to rozumiem, że w ogóle wystawienie każdej słabości, każdego lęku, grzechu w ogóle na jaw, obnażenie go w ogóle, wytrąca argumenty w ogóle oskarżycielowi, że on nie ma z czym przyjść, no kurczę. Jak o mnie wszystko ludzie wiedzą, tak? No to przepraszam, kto przyjdzie na mnie coś powiedzieć? No przepraszam. Dzisiaj, gdy ktoś by do was przyszedł i powiedział coś na mój temat, w stanie zrobić, no, jedno od niego, no, o sobie coś powiem. A musiałeś też wybaczyć samemu sobie? To chyba najtrudniej przyszło, bo wybaczyłem, był moment, w którym pojechałem do człowieka, który mnie zgwałcił, wybaczyłem mu, a sobie mi było najciężej. Na czym to polega? To jest też decyzja? I decyzja, i proces. Decyzja i proces, stawałem przed lustrem, patrzyłem Chrystusowi w oczy i w ogóle mówiłem, że siebie akceptuję. Do tego stopnia, że jak śmieli się, całe życie się śmieli z moich uszu, to do tego stopnia, że ułożyłem historię, którą chyba sam nawet wierzę. A pastor mnie prosił, żebym Caszę już więcej nie opowiadał tej historii. Bo historia moich uszu to jest taka, że po prostu przez to, że się śmieli, musiałem w ogóle zacząć się z tego w ogóle też śmiać, pokochać to, tak? To w ogóle doszłem do miejsca takiego, że w ogóle Bóg posłał po mnie aniołów, ale że tak stałem w tej swojej głupocie utwardzony w ziemi, że jak oni mnie minęli i chcieli wyhamować, to się złapali moich uszu po prostu. Właśnie. Można wszystko w sobie pokochać. Wiesz co, też miałam kompleks uszu i przez to jakoś ciałam włosy i też się zmierzyłam z tym tematem. Jako dziewczyna chciałam być modelką, piosenkarką i tak jako dziecko byłam też prześladowana za uszy. Odstające, duże i w ogóle takie niekształtne. Powiem ci, że jest tego świadectwo i to mam udokumentowane. W kwestii uszu odstających, bo się okazało, że jak wylądowałem u laryngologa, robił mi badania uszu, bo gdzieś tam dłubiąc coś tam poraniłem, okazało się, że lekarz był w ogóle zdziwiony, że ja słyszę. Dlatego, że wewnętrzne ucho, ten ślimak czy coś, okazało się tak wąski, że ja normalnie nie powinienem słyszeć. Jest przywilej. Powiem ci więcej. Jak nieraz zobaczysz w kościele, na uwielbieniu czy na imprezach, ludzie muszą, żeby coś lepiej usłyszeć, to robią tak. Już tak mam. Muszą ręce tam do góry podnosić, to muszą, wiesz, łamać. No my już mamy.
Wyznanie w ogóle, wiesz, stawę przed Bóg, w ogóle patrz na siebie, w ogóle wyznawać tak, jak wyznała Chrystusa to. Podważ prawdę zaprzeczenie. Ja to zrobiłam w zasadzie ścięcia fryzury na krótko, żeby te uszy właśnie były widoczne, całe życie zakrywałam, żeby tylko ich nie było widać. To była taka manifestacja tego, że ja się odsłuchuję. Ale też wyznawałam. Ale tu mówię o czymś takim, że jeżeli się na coś uwrażliwiamy, to przyciągamy do siebie właśnie prześladowców. Tylko bo zaczynasz to pielęgnować i tak naprawdę to nam przysłania krzyż później. Jesteśmy bardziej skierowani na jakąś naszą słabość, lęk, odrzucenie w ogóle, a Chrystus stoi w ogóle jakby na bocznym torze i czeka na to, żeby mu zwrotnicę zmienisz i go wpuścisz. A on wszystkie słabości poniósł. Jeszcze masz jakiś kompleks? Uszu? Kurczę, ja siebie nienawidziłem. Ja siebie nienawidziłem, ja bardziej szukałem śmierci niż życia. Jak te uszy, to tak wiesz, już tak przy okazji były, ale ogólnie wiesz, jak nienawidzisz własnego życia i chcesz umrzeć, i bardziej szukasz śmierci, to tak naprawdę jest, wiesz. Ja się nie wybieram, żeby umierać, bo... Mam co jeszcze tutaj porobić. Jakieś pragnienia w tobie nowe powstały? Odkąd zacząłeś tutaj te zdanie nauczyć? Czy pragnienia powstały? Chyba powstają. Chyba powstają, bo tak naprawdę wiesz, że od niedawna w ogóle jakieś marzenia zaczynam mieć. No to nic. Wiedziałem, że to mnie spotka. Słuchaj, marzenia. Marzenia na pewno to, żeby się pokończyły wszystkie w ogóle problemy, które tak naprawdę powłaziłam. Więcej wolnego czasu w ogóle, jeżeli chodzi o czas z żoną. Tyle, bo jeszcze do niedawna była rodzina, ale ją mam. Marzenie się spełniają. Były właśnie, były rodzina, były dzieci, było to. Dzieci są i ich nie ma. Rodzina jest, żona jest. Jakoś taki zaspokojony jest. Finanse rosną? Finanse rosną? Rosną finanse, ale finanse rosną raczej przy okazji bycia z Bogiem. To też takie było założenie działalności. Rok czasu papiery leżały, a tu mówił w papiery, żeby dotacje wziąć na firmę. I właśnie, że się tylko nadaje do pracy fizycznej. Nie, ja firmę będę prowadził raz. Założyłem w 2012 roku, założyłem firmę, później ją popsułem, i znowu ją zbudziłem, także to dalej wszystko funkcjonuje, że mam dzisiaj firmę. Ja prostuję drugich, które pokrzywdziłem. Czy to było te? Ale pracę zaczynałem tak samo. Poszedłem do pracy, której w ogóle nigdy nie uda. Przez to, co przeżyłem jako dziecko w ogóle w domu, tak, sprzątanie, odkurzanie, pranie, gotowanie, po prostu co tak mi się chciało, tak. Poszedłem pracować do firmy sprzątającej. Było w ogóle też i zaszedłem do tej firmy, poszedłem na pierwszą rozmowę, skończyłem z szefem na palarni, szef do mnie mówi tam o rzeczach,
Mówi, co umiesz robić? Ja mówię, no niewiele, 16 lat więzienia. Mówi, ale co trzeba, to pójdę i zrób. Dobra, masz pracę. A że były już wyjazdy ustanowione tam. To był marzec, aż do czerwca mieliśmy wyjazdy ustanowione, więc wyciągnąłem taką kartkę A4 z kieszeni. Mówię, wie pan, mówię, mamy tutaj wyjazdy takie ewangelizacyjne, z usługami i tak dalej. Jak tu patrzy, mówi, no dobra, jakoś to pogodzimy. A to w sumie co drugi tydzień, od czwartku do niedzieli wyjeżdżałem. To był mój plan. Ja mówię, to jeszcze jedno, mówię, dużo jeszcze tego masz. Ja mówię, nie, jeszcze tylko soboty wolne, bo z rodziną tak. Więc jeszcze do dodatków tego wszystkiego, jeszcze soboty wolne są. Tak naprawdę, i później ten zakład przejęła. Był szef w ogóle gdzieś tam uciekł za granicę, a ja to wszystko przejęłam. Ale to nie jest jakiś dla mnie wyznacznik. To nie jest jakiś dla mnie w ogóle. I to w ogóle jest najważniejsze, że finanse. Tak, one są ważne, tak, no bo kurczę, budują królestwo, tak. I dają możliwości tego i tamtego, tak. Ale nie jest to jakimś w ogóle takim w ogóle Bogiem, który by mi w ogóle przesłaniał sprawy Kościoła. On jest dopiero na drugim miejscu w ogóle z tyłu. Najpierw jest królestwo. Ile miałeś lat, jak trafiłeś do więzienia pierwszy raz? Bo z tego co tak... 16. 16. Od tam słyszałem, że jeszcze wyszedłeś i jeszcze raz wróciłeś. Dlaczego tak? To był moment, w którym właśnie miałem ogłoszoną Ewangelię. Oddałem życie Jezusowi w więzieniu. I w tym momencie uchylili mi areszt. Poszkodowany, który tam był, miał być oskarżycielem posiłkowym. Jego nie było, nie wiem, bo gdzieś w ogóle przestał się stawiać, zniknął w ogóle. Więc okazało się, że w ogóle sędzia, który prowadził sprawę, który mnie nie chciał wypuścić, prokurator, który żądał 12 lat więzienia, po jednej z modlitw okazało się, że w ogóle wiozą mnie na sprawę, skład sędziowski jest zmieniony. Sędzia dostaje 15 minut przed sprawą dokumenty, całe akta i uchylają mi areszt. Ja wychodzę tak naprawdę z sądu, gdzie nie powinienem wyjść, bo nie mam meldunku, nie mają gdzie wezwania wysłać na sprawę, ale mnie wypuszczają z więzienia, więc ja wychodzę z tego sądu i się oglądam za sobą, czy ktoś za mną nie biegnie. Mówię, no pomylili się, mówię, no nie miałem prawa wyjść w ogóle z więzienia. I później zaczynam się stawiać w ogóle na każdą ze spraw i tak dalej. Prokurator mnie zaczyna bronić, to było w ogóle przedziwne, bo ja za adwokata zwolniłem. Prokurator mnie zaczął bronić, bo ja się przyznałem, prokurator wyciągnął jakiś artykuł nadzwyczajnego złagodzenia i dostałem 1,5 roku bezwzględnego do odbycia kary, a startowałem od 3 lat, czyli za samo wejście na salę, przekroczenie progu jako recydywa dostałem 3 lata. I dopiero jeszcze ja dostałem 1,5 roku wbrew w ogóle całym przepisom, bo tam nasz sędzina się wściekła, zaczęła krzyczeć na sali na prokuratora. Prokurator wymiótł w ogóle. Prokurator był moim obrońcą, to był najśmieszniejszy. Prokurator mnie pytał, ile ja chcę wyroku i czy mi taki wyrok odpowiada. Ja stałem jak karp w ogóle, bo do mnie nie docierało to, co się dzieje. Prokurator mnie 3 razy pytał, czy mi wyrok odpowiada. Ja mu odpowiedział, tak oczywiście. Ale normalnie z ósemki chyba nie powiedział. Wtedy taki w ogóle. Tylko. Tak naprawdę nie byłem człowiekiem, który by szukał Boga, powiem tak, to on mnie znalazł. Powiem więcej. On mnie znalazł, żona mnie znalazła. Ja już nie jestem tych, co by chcieli szukać. Z łaski dostaję wszystko. I czuję się bardzo kochany, kurde. Jest mi z tym dobrze. W ogóle się bardzo dobrze czuję, jak ja się nie muszę starać. Nie lubię się stawić, to mnie męczy.
Jeszcze ciekawe, że dzisiaj akurat nauczania Artura słuchałem i właśnie wspominał o tobie. Dwa razy przesłuchałem dzisiejszego nauczania. I dwa razy słyszałem o tobie i dzisiaj się spotykamy, jak słyszę, mówię, wow, młotem dostałem po głowie. Dobra, zapisuję wszystko. Poczułem takie coś w ogóle i jestem ciekawy twojego życia, nie wiem dlaczego, ale dostałem coś takiego wewnętrznie, że teraz wszystkie świadectwa, jeżeli będę tylko mógł i będę w stanie, to będę zapisywał. Taka relacja w ogóle, że nie tylko na kamerze to wszystko będzie, ale także spisane na papierze. Już od jakiegoś czasu, także Bartkowi Pastorowi mówiłem, że mam takie wewnętrzne przekonanie, żeby spisywać w ogóle wydarzenia. Wszystkie, które się tutaj dzieją. Poznałem w Warszawie, w wspólnocie i tak w moim życiu. Także... Także dzięki. Super, wiesz, ja do dzisiaj wygrzebuję zdjęcia, moi pastorzy się zastanawiają, skąd ja mam. Jeszcze ktoś coś z twojego życia, coś widzisz podobnego, coś cię dotknęło, się zastanawiasz, to w ogóle nie zagadaj. Dobra, super, dziękuję, mieliście.